mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni azowa. Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. Barkę pozostawiam na brzegu razem z tobą, nowy zacznę dziś. Świetlisty, kolorowy gaming wita serdecznie na grze Eurotiry 2. Będziemy jeździć. Kurwa, tu jest za dużo dźwięków na raz. Świetlisty gaming. Koniec, nie ma świetlistego gamingu. Zaraz wracam. Gitara w każdym razie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na świetną zabawę razem. No dobrze, może na świetną zabawę, może nie ze mną, ale na pewno dzisiaj na jakąś świetną zabawę jesteście pewnie gotowi. Dobra. Już tu jest tak, mogę, świetlisty gaming jeszcze na moment, ostrzegam, uwaga, osoby z epilepsją o odwrócenie swojego wzroku. A teraz możecie patrzeć zwłaszcza na piękny lewy dolny róg ekranu swojego kochanego, którym jest najlepsza postać na tym streamie. Nie jest to może najlepsza postać kiedykolwiek, ale jest to najlepsza postać na tym streamie, więc widzę, możecie właśnie widzieć, zobaczyć tą osobę na swoje własne oczka. Gitara, siema. Dzisiaj jeździmy sobie po prostu, bo zapytałem was, czy jeździmy, czy gramy w Kobla, i powiedzieliście jeździmy. No ja mówię, no dobra, no to jeździmy, nie? Więc będziemy sobie jeździć i będę musiał znowu ten materiał obrabiać, bo znowu YouTube powie: o, muzyka żeś użył, która jest zablokowana na całym świecie. A ja mu powiem: tak? Takiego, nie? I ja wtedy zrobię tak, żeby wyciszyły muzyczki, które są zabronione. No i wtedy jest bez problemu. Tak jak zresztą robię to z poprzednim. Co jeszcze trochę może pobrać. Dobrze. Czas to pieniądz. Dlatego musimy ruszyć czym prędzej. Świetnie. No. Dobra, już.
Teraz do przodu musimy jechać. No, dzisiaj jest plan taki, że chciałbym zarobić. Ja wiem, poprzednio nam się udało, ale jednak 20 tysięcy euro w ciągu dwóch godzin gry w tym uniwersum nie jest to najlepszy wynik. Jakby spotykałem lepsze, na przykład, no nie wiem, 200, a nie 20. I wtedy jest kozak, nie? A tak to trochę żenująca jest forma, ale mam nadzieję, że się poprawimy. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Obiecuję poprawę, bo właśnie żałowanie za grzechy. Grzechem było na pewno marnotrawstwo. Tak jak powiedział, mówiła przypowieść o talentach. No właśnie, właśnie. Kiedy kupisz gierę? Nigdy. Daj mi donata, to kupię ci za tego donata. Ja idę, bo takie lugi, że świat nie widział? Jakie lugi? Masz net na wiadra? Co wy opowiadacie? Co jest znowu jakieś wiadro? Wiadro to już jest dobry żart, ale się chyba już troszeczkę przejadł, mi się coś wydaje. Może troszeczkę. Jakby są tylko dwa rodzaje żartów, które się nie przejadają. To jest głośny oznacza śmieszny i seksik. I to są jakby nieśmiertelne żarty. Dlatego no oczekujcie takich tutaj dużo, bo ja jestem nieoryginalny i dość szybko mi się skończył, gdyby nie nieśmiertelne żarty. To mnie pamiętasz? No kojarzę typiarzy. Co za reklamy w radiu? Co to powiadasz? Może to naprawdę są reklamy na moim materiale na żywo. I tak naprawdę zacząłem zarabiać z YouTube'a. Tak naprawdę to nie, no gdzie, jestem zbyt cienki w uszach, żeby to robić. Ostrzegam, bo mam jeszcze trochę chrypę i trochę mnie boli gardło. Będę sobie trochę kaszleć. Dlatego musicie być wyrozumiali na moje tutaj niedogodności. Nie pamiętasz? No niestety tak. Te od ścieków? Co? Co od ścieków? Co od ścieków? Czekaj. Żart o ściekach to jest z tego, z City Skylines, ale... No, halo, kurwo! Mendo śmierdząca. Zabiję cię. Co to kurwa było? Kontrowersyjny streamer dusi się na streamie. Nikt nie wzywa pomocy. Aspirujący streamer, wschodząca gwiazda z polskiego streamingu, dusi się na streamie i nikt nie wzywa pomocy. Byłem u dentysty i naprawił. Gratulacje. Dobrze, dentysto, dobrze ci poszło w takim razie. Całkiem w pożądalu w takim razie. Zapłaciłeś mu, mam nadzieję, gnoju. Się należało troszkę. Nie jest za głośno gra, bo mi się wydaje, że może być troszeczkę. Ale to jakby sami musicie ocenić, bo ja tam... Mi dobrze, mi pasuje, ale czy wam nie będzie przeszkadzać? Witamy w Smrodowie! Zapraszamy do Smrodowa, tu Smrodów boli głowa. I tam urzędnicza nagle się wychodzi na powierzchnię i szkolna 17. Kurwa, jak ja nie znoszę, jakby... Jak jeszcze żarty o Magicalu i Gosze, nie! To mnie jeszcze bawiło jakkolwiek. To żarty, kurwa, o tym, o Suchodolskim i kurwa Konowiczu, to jest taki chuj dla mnie. To jest takie nudne i takie aż paskudne. To nie jest już śmieszne w formie, taka wiecie, taka przesada. To jest po prostu takie już aż brudne i obleśne, mam wrażenie. I to jest straszne dla mnie. Siema, no hejka, cześć kwaczorze kolanko. Ja bym dał ci łokieto, ale ty masz tego kolanko. Żart nie naprawię, jadę do Wrocławia w poniedziałek. No kurwa, konwulsję mam już niemalże ze śmiechu, nie? Już się po prostu przewracam na tej podłodze, lol XD, bym powiedział. No i patrzcie, co ty kurwa sobą prezentujesz, taki jesteś mądry, tak się kurwa fleksujesz swoją prędkością, swojego... zdżebanego, zbobiałego tira. Taki właśnie mądry jest. Daj następny live jakiś horrorek. O kurwa nie, już grałem i tak w to ścierwo.
chuj ci w dupę, haha. No i co? Karma frajerze, bardzo dobrze, zostałeś na łeb. No i załatwiony. Social Justice, kurwa. Tylko już w przeciwieństwie do oryginalnych Social Justice Warriorów, ja przynajmniej coś osiągnąłem. Popularny streamer dusi na streamie, nikt mu nie pomógł, zobacz jak. Zobacz wideo. Możecie to zrobić, moja miłość to jest. Polska is my city, tak? Witaj, no gitara, cześć nosaczu, witamy serdecznie, ślicznie. Pozdrawiamy cię cieplutko jak... Jak u mnie pod pachą, jest całkiem ciepło, muszę przyznać. Więc pozdrawiam cię równie cieplutko. Mam nadzieję, że doceniasz. Ruski pewnie, no pewnie tak, jakiś tam bliat tank po prostu zaatakował i tyle. Czy on mnie goni znowu? Nie, to jest jakiś Michaił. Driver Miszu! O, Miszu to prawie jak Misza, a to już się kojarzy tak, no, dość rosyjsko, więc to on też może atakować trochę. Zaraz może tutaj mnie śmignąć zaraz obok. A, oddalam się, jestem zbyt szybki dla niego. Jak ciepłe bułeczki. Jak ciepłe bułeczki, no nie wiem. Ciepłe bułeczki to takie niezdrowe. To nie polecam. Jutro tłusty live będzie. Tłusty to jestem kurwa na co dzień. Ja będę uciekać. Będę nie tłusty, tylko... Nie, jak jest nadwaga, to jest otyłość. O, to będzie to. Otyłość stream. Machy. Nie, no mogę kupić parę pączków, ale jakoś bez przesady, bo... Ja chcę jakby się nie zżygać na tym streamie, bo ja nie nazywam się Major Suchodolski, ani Gocha, więc ja nie będę żygać na streamie, ani Karolek. Więc tak, wiecie, tak w granicach. Jak tam w szkole? Bo u mnie jakieś czujniki na identyfikatory. Co? Gdzie nam mogą wyjść ze szkoły? O kurwa, serio? Ale to brzmi jak przejebana sprawa. U nas jakby nie można normalnie wychodzić, ale się wychodzi, no bo... Zwłaszcza jakby latem i wiosną, nie? No bo po prostu jest ciepło i można sobie wyjść wygodnie. Tam jakoś się specjalnie to nie spinałem, bo wiedzą, że jakby... Najmłodsza osoba w tej szkole ma 16 lat, więc... Jakby i tak już ciężko ich powstrzymać, bo są po prostu zjebani w takim wieku ludzie. A potem są pełnoletni, więc mogą tak naprawdę wychodzić. I tak wygląda u nas życie. Jak więzionko. No to słuchaj, no to jeszcze tylko wydzierżawią wam ten spacerniak i gotowe, nie? Czołg polski kierowca podnieca się wypadkiem Rosjana? Rosjanina. Zobacz wideo tym prostym klikiem. Co tym prostym klikiem? Zobaczyć wideo? Nani? Umarła. Mouse in the room. Nie mam gotowego tego efektu świecenia oczu. Da się coś takiego zrobić, tylko bym musiał sobie kupić jakiś pilot mały, albo ewentualnie drugą klawiaturę. Żeby przypisać pod przycisk. By było ciekawe w sumie, ustawienie paru efektów takich gotowych. No w sumie nie było głupio, ale no... Za darmo to nie przyjdzie. Tak jak podają media, ja tylko cytuję. A, rozumiem, przepraszam. A, niemieckiego mi się nie chce użyć. Jak to nie... Coś ty powiedział? Was has du... Gesprochen? Coś ty zrobił najlepszego. Czy ty jakby masz pojęcie, co zrobiłeś? Czuję się obrażony. 10 godzin live'a z anime. O kurwa, ja bym nie wytrzymał nawet 10 minut pewnie z anime. No i języka, ale czy z tego się nie chce żyć? Właśnie. Jeszcze będziesz żałować tej decyzji. Będziesz żałować, wierz mi. Was hast du gesagt? Sprechen to jest mówić, więc... Zasugerowałem, coś ty powiedział. No dobra, bardziej to pewnie... Coś ty... Mówiłeś.
pierdala, będzie pasem cały dzień i noc za to. Myślę, że nie tylko ty. Proponuję Great Teacher Onizuka? Co to jest? Was is das? Opowiedz mi... Czy to jest może jakiś... Seksik anime? Czy coś takiego? Coś z tych gatunków? Bo to tak brzmi podejrzanie dość, muszę przyznać, więc... Zasugerował, że to może nie być najlepszy pomysł. Zwłaszcza na publiczny kurwa stream. Na YouTubie. Was hast du gesagt? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Ja wiem, co ja powiedziałem. Powiedziałem, dajcie łapki w górę, bo ja chcę. Bo ja chcę. Jestem głodny łapek. Planuję Corvino, niższe podatki bez socjalu. Za Hitlera były niższe podatki. Albo... Gdyby pan cokolwiek wiedział na temat kobiet, to by wiedział, że zawsze się troszeczkę gwałci. Ma pan dowód? Chwileczkę. No. Albo... Czekaj, co jeszcze było takiego, że się powtarzał? Co jeszcze do takiego powiedzieć? Coś było jeszcze, chyba jeden albo dwa takie teksty, że się powtarzał. Nie pamiętam takiego jeszcze. Było coś takiego, ale nie pamiętam tego. Na tyle dobrze, jakby nie jest na tyle nie jestem fanem i nie oglądam każdego odcinka wystąpień Corvina, żeby znać każdy jego tekst. Ale no, coś tam kojarzę, nie? 13 emerytura? Co 13 emerytura? Co? Że w wieku 13 lat? Czy 13 emerytura? Co? Co ty chcesz? Daj stream Nurdeutsch. Serio? Na pewno? To może być bardzo biedny komentarzowo stream, wiesz? To może być jakby bardzo smutny. Bardzo smutny stream się zacząć z tego robić. Bo zbudować co rok 13. A, śmieszny seksik. No dobra, to nie wiem nawet od czego zacząć w sumie. Ich spreche Deutsch jetzt. Wir spielen. Wir spielen. Ein Computer Spiel. Es ist. Das ist Euro Truck Simulator 2. Und wir fahren zum Stadt. Es ist Innsbruck im Österreich. Und wir. Nie znam czasu przyszłego. Szczerze mówiąc. Und und ich will. Ich will. Dostać. Given. Given. Geld. Ja. Geld. Ich liebe. Ich mag. Mag. Ich mag. Geld. Aber ich kann. Kaufe. Etwas. Für die Geld. Ja. Das ist richtig. Also, ich mag gelb. Gelb Ludien. Gelb Ludien. Ich bin rasisten nicht. Wir fahren zum ich weiß nicht.
Fur etwas Stadt. Ja, ja. O, oder Mensch. O, danke schön. Ja. Das ist richtig. Menschen. Ja, ja. Okay. Wo ist ein Przyczepen? Wo steht ein Przyczepen? O, es ist hier. Gut. O. Ich wolę mein ciężarówka nicht rozpierdolen. So, ich muss ostrożyren. Ja. Zwanzig tausend Orliken, ja, ja. Fünfhundert Zlotych. Für każden Kinder. Nicht polnisch, na. Das ist Stream in Deutsch, nicht in Polnisch. Das ist falsch. Das ist nicht polnisch Stream. Russisch? O, ich spreche Russisch nicht. Entschuldigung, ich weiß Russisch nicht. Paradox DLC für kein Geld für Woche. Oh mein Gott. Das ist wunderbar. Auf Wiedersehen, Quatscher Kolanko. Ich kann sagen, dass ich habe zusammen passe ein Ciężarówkę mit przyczepem. Ja, ja. Kurwa, ale ja se chujem z tego niemieckiego. Passe zusammen to pewnie by powinno być. Ich passe ein Ciężarówkę mit ein Przyczepem zusammen. Pewnie tak by było lepiej, jakkolwiek. Jakkolwiek i tak już jest źle, to zawsze tak by było lepiej pewnie. Kurwa, native speaker. Ty się śmiejesz, bo ty wiesz, że jestem native speaker.
dajcie mi przejazd. Kurwa, i cały czas mi jeszcze ten kaszel mam jeszcze potężny. Szkoda, ale nie martwcie się, moja dzienna porcja uzależniających cukierków jak zawsze jest przy mnie. Dzisiaj wziąłem nie cukierki lodowe, a miętowe, bo chciałem coś zmienić w moim życiu. Tak naprawdę to nie, po prostu mi się nie chciało brać tamtych. Ups. Mały problem tutaj komunikacyjny. Poradziłem sobie, pijąc piczko i jadąc do przodu. No, teraz jestem gotowy. Teraz jestem gotowy na jazdę. Teraz jestem w pełni sfokusowany, prawie jak pod fokus, na jeździe Gerade aus. Dobra, póki co chyba jesteśmy do przodu, więc jest to całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę to, że dotychczas beznadziejnie nam szło. Więc byłoby miło, jakby tak w sumie zostało, jakby ta sytuacja, tak? Jakby nie chcielibyśmy, żeby no nie, chyba stracić pieniądze. To nie jest coś, na co liczę. Chciałbym zarabiać pieniądze, bo ja chcę dużo pieniędzy mieć. Dlatego będę się starać, będę bardzo mocno skupiony, potężnie skupiony streamer na grze. Widzicie to, jakby jest skupienie, nie ma tutaj żadnych innych opcji, bo ja muszę być skupiony jakby. Bez tego daleko nie zajadę i to jest nawet nie żart, mimo już faktycznie jedziemy. Ja chciałbym, żebyś ty stracił, ty kurwa jesteś właśnie sąsiad taki. Przypomnę ci, że utoniesz razem ze mną, pociągnę cię ze sobą, bo będziesz nikim już całkiem. Dzisiaj nie dam złotówki. Ty skąpiradle, to na mnie żałujesz? O ty! No i sobie zapamiętam, już się skończyło. Teraz popadłeś w niełaskę. No i co teraz zrobisz? No nic nie zrobisz, teraz zginiesz. Znany to sąsiad z piekła rodem? Masz na myśli Rottweilera czy Woody'ego? Ja myślę, że Rottweiler z niego jest. I on tu widzi, jak ja na przykład zarabiam pieniądze i wtedy robi... I się wkurwia. Znany mój kochany. Dobrze, może już... Ja jestem tolerancyjny jak mogę, dopóki tego nie zobaczę, tak? Więc się uspokójcie może troszkę, co? Może się troszeczkę uspokójcie, bo to może nie przystoi. Kiedy Game Pro Simulator? Nie wiem w sumie. Nie wiem, szczerze mówiąc. Myślałem o tym. Może pogierczymy. No wiem, w sumie dla odmiany to zrobił, bo... Jakby teraz zagrałem dwa razy w to, no to chyba jakby przerwa będzie fajna jakaś inna giereczka. Jeszcze mnie kaczek dojedzie za to, że nie gram w Astronil, ale mi się, jakby muszę się do tego siąść, jeżeli chcę grać. Poza tym ja nie powiedziałem mu, że na 100% będę grać, tylko że raczej będę grać. No, gra jest fajna, ale no... Nie chcę też się jakby nią zamęczyć, że nagle, o, gram, bo muszę, nie? To chcę po prostu grać w nią, kiedy mam ochotę w sumie. Bo tak to trochę bez sensu, nie? Jakby potem widzicie mnie, że o, kurwa, a mi się nie chce w to grać. Takie wiecie, jakby... Lepiej jest jak mi się chce gierczyć, tak? Wiadomo. Grańsko to jeden z większych darów od Jezusa Chrystusa i innych tam dzbanów. I dzięki temu, no, mamy ten. Dzięki temu mamy życie jakiekolwiek. Zaraz wyślę urząd skarbowy. Kwota wolna od podatku to 6000, więc bang bang. No i co? Stro, dobrze wam powiedziałem właśnie, nic nie możecie mi zrobić. I też w pile jest
Age of Civilizationen 2 oder Victoria 2. Ein nie wiem, jak jest hart. Nie, jak jest eine Serzen. Einen Dunkelheit Serzen. Ja. Mam sąsiada w urzędzie, o kurwa, no to... A moja sąsiadka ma znajomą, która... której cioteczny stryj psa listonosza sąsiada pracuje w milicji. No i co mi teraz zrobisz? Ha, no i pęk. Ten, któremu grabie zabrałeś, nie oddajesz 8 lat temu. Nienawidzimy cię, a ja was nawidzę. Imperium Azyni, to by było ciekawe w sumie. Wydana to prokurator, a matka to sędzia. A mój dom to sąd! Będziesz według moich zasad. Kup tam mi Age of Civilizationem. Nic ci nie kupimy. Daj donate, to ci kupię za donate. Wyślesz mi pieniądze, a ja ci wtedy wyślę grę. Co za to? Dobry deal chyba, nie? Fajny taki, no jakby... Jak nie chcesz wysłać pieniędzy na nieznane strony typu Allegro albo G2, to wyślesz mi, czyli... jakby... niepodważalnemu autorytetowi i 100% gwarancji, 100% legit no scam, ja ci wyślę grę. Musimy powiedzieć, ja dwa, on był za darmo. Ja mam za darmo. Pięć Fallouta 3 kosztowało mnie to 15 zł, ale to była darowizna, a nie transakcja związana. Jaka szkoda. Jakaż to szkoda, co? No cóż, no, tak się zdarza. Tak może i być momentami. Przykro mi bardzo, tak naprawdę to nie. Nie chcę ze mną pograć. Znajomy? Znajomy, na pewno nieznajomy. Wyślę ci Fiata i on z tobą pogra najwyżej. Nie była darowizna. Pokaż mi... Ma pan dowód? No właśnie. 84 zł kupiłem w 2013 bodajże. No ja przepraszam bardzo, inflacja i takie rzeczy, no to już koniec. Anschuldigung, no. Przykro mi bardzo. Anschuldigung, tak się skończyło. Rejestr IP, zaraz pisze. Znajdziesz mnie i namierzysz i spalisz mi komputer jak Tiger Bonzo, co? Tak, to ja wtedy wyślę wiadomości z Discorda. I co wtedy? No i co wtedy? I wtedy płacisz za rozprawę i jesteś kupą. Jesteś nikim wtedy. Załatwione. Kiedy teraz to jest? Inflacja 840%. W Polsce to jeszcze musiałbyś ze 3-0 dopisać. O! W końcu jakaś przynajmniej jedna kulturalna i inteligentna osoba na tym czacie się odzywa. Właśnie, w końcu ktoś normalny. Bardzo się cieszę, że w końcu mam szansę porozmawiać z kimś, kto ma jakiekolwiek pojęcie na jakikolwiek temat. Cieszę się niezmiernie, jestem rad. A nawet Polon jak Skłodowski. Kili Skłodowski. Skłodowska Kili, kurwa. Nie, czekaj. No i teraz się sam złapię. Sidło.
Lodowska Kiri, kurwa. No chyba tak. Mi się wydaje. Szlak by to wzięło. No i takie głupoty mnie teraz będą dojeżdżać. No jest kilkumilionowa inflacja. Pocierają tym kilkazem. No bo na pewno nie produktami, które można kupić w sklepach, bo ich nie ma zwyczajnie. Danke schön. Wow. Maria Skłodowska-Curie. No! To dobrze powiedziałem. Bang! Załatwione. Może już tak nie fleksuj swoją wiedzą, co? Może właśnie się tak nie popisuj. Tak? Co? Szpanujesz pewnie, co? No, wiadomo, że szpanujesz. Musisz po prostu popisać przed kolegami. Kurwa, wujek na śluby wyciągnął kamerę i już dziewięcioletni Morgard już musi się szpanować, tak? Oczywiście. Co tam ciekawego? Czad właśnie ciekawego nic. Z ciekawych rzeczy u mnie? Dzisiaj miałem prezentację w szkole i prezentowałem rzeczy. Nie wiem, co dostałem i się prędko nie dowiem. Ale... było... No okej, było okej. Taki właśnie jesteś mądry. Cicho! Zaraz cię zabiję, jak będzie trzeba. Zaraz zaltabuję grę i będziesz martwy. Zginiesz! Jakby... nie graj z ogniem. Nie graj z ogniem, bo cię zniszczę. A, w końcu... jako, że jestem Internet Explorer w ogóle, obejrzałem wreszcie ten wywiad z FMA. Muszę powiedzieć, że jako Internet Explorer całkiem nieźle się bawiłem oglądając to. Oczywiście wszystkie postacie tam są wkurwiające niemalże. I to było pięknie pokazane na przykładzie dwóch cudownych dam. Więc muszę przyznać, że super się bawiłem. Zjadłem sobie tosty smacznie. I potem drugie, i trzecie, i czwarte tosty. Oglądałem, takie kurwa, to jest głupie, jak ja pierdolę. Jakby oglądanie tego to jest, nie wiem, jak oglądanie, kurwa, walk kurczaków. To jest pewnie coś takiego. I ciężko mi powiedzieć, kogo bym typował, bo się nie znam na tym, nie oglądałem poprzednich walk. Nikogo. Nie znam w ogóle, nie wiem, kto to jest ten przeciwnik tego, Malczyńskiego, nie wiem, kto to kurwa jest, szczerze mówiąc. I samo, no to mam nadzieję, że złoi Paukersona wreszcie, bo Paukerson musi w końcu dostać w ryj, raz na porządnie. A z tych dwóch kurwa men, to ja bym chciał, żeby był kurwa remis przez podwójny knockout i chuj. Bóg ze główka rozbita. Ryj! Pysk! Zamnij ten pysk! Ryj! To już było fajne, no. Znaczy, to jest... wydaje mi się, że to jest domena właśnie osób... po prostu... głupich, nie? Że jakby powtarzają ciągle te same wyzwiska. Ciągle te same sentencje. Tak mi się kojarzy, że jakby... zauważyłem, nie wiem, jak oglądaliście, nie wiem, Rafa Tusa i Marlenkę, to Marlenka wciąż kurwa powtarzała jedno i to samo wyzwisko, aż kurwa nie uschła tam, nie? I tak mi się wydaje, że takie... takie głupie osoby po prostu ciągle powtarzają jedno i to samo wyzwisko i myślą, że coś im doda. Tak samo było kurwa... RYJ! ZAMNIJ PYSK! No, tak było. Tam się darła, no to kurwa... Nie wiem, na cholerę tam. Dla mnie obie by mogły zostać na tyle po mordzie, żeby tak zostało już im, czy coś. Będzie tylko ich własna wina. Ja nawet nie przyłożę do tego ręki. Bo kobiet się nie bije.
ale respektu! Łamy. Owsianka na mleko czy na wodzie? Na mleko. Wody. Na wodzie? To nie możesz po prostu rzucić do wanny sobie owsianki i jeść i się myć? To na dole pytanie, kiedy Astronii tam było. A nie mówiłem? A nie mówiłem? Los? Is this los? Czemu straciłem respekt? Czemu? Ja nie atakuję kobiet. Ja nie biję kobiet. Ja szanuję kobiet. I respect women. Więc... Nie rozumiem, o co wam chodzi. Women are the best. Nie rozumiem, o co nam chodzi. Dobra, jeszcze 89 km. Będziemy bogaci. Będziemy kurwa bogaci. Tacy będziemy. Będziemy nosić złote łańcuchy jak murzyni. I będziemy nosić... co jeszcze bogatego jest? Jak szejkowie arabscy. Kolczyki. Pierścienie na każdym... Sygnety na każdym palcu. I... Jak kobiety afrykańskie nosiły te wszystkie ozdoby na ramionach. Ich gesagt, respekt los für die Mädchen. Dlaczego straciłem respekt? Przecież jestem najbardziej respektującym mężczyzną. respektującym mężczyzną, tak? All women are queens. To super seducer. Powinienem to zrobić, faktycznie, ale... za pierwszym razem pobrałem, to nie chciało mi się otworzyć, więc muszę poszukać jakiegoś innego. Bo tego nie będę kupać, bo to jest chujowa gra, jakby wiecie o tym prawdopodobnie. To jest do dupy gra, jeśli chodzi o gameplay, więc po prostu ją ściągnę na jeden z tych. Du bist Arschloch? Co to znaczy? Co to znaczy? Mój znajomy robi to coś, co ja przed chwilą zrobiłem. Ciągle podchodzi do ludzi i mówi... Co to znaczy? Co super seducer? Ja nie wiem. Nie wiem, co super seducer. Dowiemy się na streamie. 3 zł. Ała. Trochę, żebym se wyjechał. Na multigrasz? No jo chopie, ta jest, zgadza się. Kutas. O ty, Mendo. Coś ty do mnie powiedział. Na streamie. Nie na tym. Błąd rzeczowy. Dobrze, wybaczam ja ci. Gdyż tak jak właśnie prawdziwy katolik, wybaczam bliźniemu za jego błędy. Ja nawet nastawiam drugi policzek. Jak Jezus Chrystus powiedział. No na pewno kiedyś coś takiego powiedział. Powiedział też kiedyś... Jak się urodził, więc... Można interpretować to na wiele sposobów. Pisząc Biblię... No, Duch Święty go na... Nie... Duch Święty na tyle nie... Tam nie wpłynął na... bibliopisarzy. Ale na pewno kiedyś na kogoś płynie i w końcu ktoś wytłumaczy, co to znaczyło. Chrześcijański stream Comeback to Rook? Ja, es ist kommt zu Rook. Nie no, co ty, pojebało cię? Pojebało cię. Piczko mi się chce. Pić. Audycja zawiera lokowanie produktu. O nie! A, nie było jednego. Hity na maksa. RMF Max. Sny pochowane na strychu. Nie mogą już spać.
spać. Zasubskrybujesz mnie. To jest nawet zdanie twierdzące, więc... Wygląda na to, że tak się stanie. aktualna oferta firmy. Woo! Dostawa na czas. Hell yeah. Jadę. Jedziemy! Malina. Szybciej musisz. Dawaj Malina. Jedziesz Malina. Za pierwszym podejściem. No i załatwione. O. Myślałem, że to może moja taka jedyna niepowtarzalna w swoim rodzaju. Jedna w swoim rodzaju przyczepa do pracy do klon. Co myślisz o... Niemcach? No, jak wiadomo, Hitler, mordowanko Żydów, druga wojna światowa. To jest przecież najlepszy opis po prostu Niemczech, przez Polaka, przez kogokolwiek na świecie, myślę. Nie ma innych opinii na temat Niemczech, z tego co wiem. No, powiem tak, no sobie są, no tak, tak sobie są, brali udział w pierwszej wojnie światowej, gratulacje, przegranko zrobili, no nic, próbowali, siema, no hejka, Michu. Wek, prepersa? Co? O, fokus. Fokus. Ja bym chciał posłuchać Fokusa. Dajcie mi Fokusa. Magika, Wilka, Tedego. Kula, Hemgru. Firma. Don Guralesco. PZ. Multi. Young Multi. Bremu przecież miał jeden. Miał zmiksowany utwór raperski. Mam nadzieję, że wszyscy oni razem kiedyś stworzą wielki hit. Moje uszy. No już zawsze ściszyć streama, przecież nikt ci nie każe go słuchać na pełnej głośności! Prawda? Oczywiście, że nie. Możesz to słuchać sobie w normalnej jakości czystego dźwięku, który mogę wydawać. Na przykład w ten sposób, bo mam cały czas filtr założony. Ale w ten sposób i ja wtedy już nie jest tak płynnie i miło już słowo. Pojebało się? Nie, skądże? Skąd ten pomysł? O, widzę tutaj te... Czekaj, jak się nazywają te pałki? Te słupki, no w każdym razie widzę, zostały po moich zniszczeniach. Czekaj, po jakim czasie one się resetują. Kurwa, ciemno już, a ty się drzesz. Słuchaj, jesteśmy w moim internecie. I będę sobie mówić tak głośno, jak sobie chcę. W moim internecie jest na przykład jasno. W moim internecie jest właśnie jasno. Bo ostatnio odkryłem moje komentarze na pierwszych filmach sprzed 2,5 roku. Boy. To... Dawno temu chyba trochę. Wtedy miałem ile? 8 lat. No to kurwa, no to... Trochę się pewnie zmieniło od tego czasu. Cisza nocna? Cisza nocna? Zaraz ja wam pokażę, jaka cisza nocna. Jak tacy mądrzy jesteście? Ja wam wszystko pokażę, jak tacy mądrzy jesteście. Zaraz wam wszystko pokażę. Który mogę wam pulpit pokazać? Mogę wam ten pulpit pokazać. Przechwyć ekran. Tylko pokaż mi pulpit numer 2.
O. Zaraz, jak tacy mądrzy jesteście, zaraz zobaczycie sobie wszystko. Tak, tacy mądrzy jesteście, zobaczcie, która jest godzina. Jak się zmienia godzina? O. Gdzie zaraz nie będzie ciszy nocnej, zaraz będzie moja godzina, jaką sobie chcę ustalić, widzicie? Zmień datę i godzinę. O, jest przecież środek dnia. Zapomnieliście? No właśnie, więc może ja sobie będę ustalać, kiedy jest cisza nocna, kiedy nie. Hejterzy właśnie tak wszyscy tylko by atakowali mnie i mój kanał. No dostałem. Zdanie serwer PS2 został zamknięty, czyli PS2 jest martwe. Nie. A ja mam PS2, no i co teraz? Nie będę mógł grać. Już nigdy. Kormi wolność, kormi nadzieja. Widziałem, to jest tak stary już materiał. No ale sprzedawanie paróweczek to świetny pomysł na biznes przecież. Najpierw sprzedajesz paróweczki, potem sprzedajesz więcej paróweczek, potem zatrudniasz bezdomnego, który ci roznosi paróweczki, potem zatrudniasz armię bezdomnych, którzy roznoszą ci paróweczki, potem tworzysz firmę, która produkuje paróweczki, je sprzedają ludzie. No jesteś tak bogaty, to jest właśnie wolny rynek. Jak wiadomo, wolny rynek sam się ureguluje. Szkoda, to była dobra konsola. No jo, ja mam nawet ją wciąż. Nie, czekaj, mam ją chyba. Znaczy tak, w sumie teraz się zastanawiam, czy na pewno ją mam tutaj. Czy nie mam jej wyniesionej. Zaraz się dowiem zresztą. Teraz będzie motyw. Moment, w którym ja będę robić rzeczy poza grą. Zaraz się dowiemy, czy ja mam w sumie. Krzesła żadnego, które nie jest jeżdżącym, które by mnie zabiło na momencie podnoszenia. Znalazłem krzesło. Teraz będę mógł się dowiedzieć, czy mam PS2, czy to jest tylko pudełko. Kurwa, ja raczetów na tym przegrałem. Ja ile wygrałem? Nie, no nie grałem raczetów. Ja grałem głównie w Need for Speed Carbon. Jo, jest chyba. Jo, it's rewind time. Chyba mam, chyba jest. Chyba to jest prawdziwe. No i uwaga, o jest, prawdziwa. Najprawdziwsza konsoleta. Nie z komunii, ale też dobra. Coś jest w środku? Jo, jest w środku. Need for Speed Carbon. Jest w środku. Wow. W sumie na przyszłość to ja będę nawet potrzebować tego pada. Jak da się zastanowić. To mi się podoba. Nie wiem, czy nie wiem, jak wy tam gnoje 7-letnie wiecie, ale 8-megabajtowa kostka pamięci. Niesamowita sprawa. 8 mega. Wtedy było kurwa dużo. I jeszcze oryginalny, najoryginalniejsza ta konsoleta. Znaczy to jest pad. Jest przejściówka, wiem, że do tego, z tego do USB, więc to by mi się przydało bardzo. Ja bym kupił coś takiego. Dwie dychy to kosztuje na Allegro, czy coś takiego. Co jeszcze? O, i to. Najlepsze wejścia, audio, wideo. Ale kurwa, kiedyś było. Jak ja sobie czasem przypomnę, jak kiedyś to było. Ale kurwa, było.
Kiedyś to było dużo, no jo? Uczyłbyś się trochę, nie ciągnij do komputery. Dobrze, dobrze, mamo. Kurwa, ty masz nowszą, to się nie liczy. No, no faktycznie, mając 8-9 lat, to wtedy wybierałem, czy jest nowsza, czy starsza. W ogóle jakbym tak ustawił... czekaj, patrz, widzicie? Jakbym tak ustawił się do tego, do kamery. Kurwa, ale wielki... No, witam na streamie. Jakby mogło być. Rzeczy, ustawienie kamery to jest niezła sprawa, bo to bardzo manipuluje rzeczami. Ale jest jeszcze jedna lepsza rzecz, którą mam. Tylko muszę odłożyć tę. Muszę odłożyć to krzesło. Ale wy już wiecie pewnie, co szykuję. Zaraz wracam. Patrzcie, co mam, mój wspaniały kostium. Znalazłem go ponownie. I mogę robić teraz rzeczy takie jak... Jak ta. No fajne, nie? I na przykład to. Nie, to nie tak miało wyglądać. No. Ja pierdolę, jaki kurwa zjew. Dobra, może być tak czy inaczej. No i teraz muszę ustawić dobrze to miejsce. No, może być. Może być. No dobra, wracamy do grania, bo już dużo było czasu poza grańskiem, więc... więc witam ponownie. Siema. Witam Wasu. A może Warumcu. No to jest świetny żart. Morgan zrozumie. No dobra, no to jedziemy dalej. W tiry europejskie 2. Mówiłem jak 12-latek. No dlatego, że mam 10 przecież, nie? Po prostu trochę robię, tylko mówię przez przeponę. Dobra, prowadź szybko. Trzeba jechać szybciej. Siedź w nim na streamie, zdejmij koszulkę. Nie, bo zimno jest. Nie będę zdejmować koszulki. Szczerze mówiąc, mało widzę, bo nie dość, że mam okulary przeciwsłoneczne, to jeszcze jest ciemno na ekranie. Więc teraz jestem w prawdziwym... Teraz prowadzę w czasie prawdziwej nocy, nieudawanej. Najprawdziwsze. I możesz odebrać mój telefon dzisiaj wieczorem. Kto podoba ci się najbardziej i dlaczego? Czekam na wasze głosy teraz pod 30 km. Mam nadzieję, że dojadę bez kraksy jakiekolwiek. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie wyjdzie to tragicznie w skutkach, bo na razie... O! A, myślałem, że tu jest już ta. Myślałem, że ta... że mnie będą płacić za to. Cło! Wstrętni złodzieje. Za jazdę po autostradzie. Że myślą, że ja nie mam ile pieniędzy, żeby jeździć, żeby płacić za autostrady. Jest droga, no to trzeba po niej jeździć, a nie płacić jeszcze, no? Ja mam 10 lat. No to gitara się ma, to się dogadamy chyba, bo jesteśmy rówieśnikami. Czy byłeś w stanie kiedyś zagrać w MBOM Multi? Może. Były na razie chyba ze 2 albo 3 takie streamy. Niewykluczone, że może być ich więcej. Ale głowy nie dam. Bo wiecie, bo ja jestem zmienny. Kobieta. Jak kobieta. Ura, kobieta. W formie szybko wchłaniającej się tabletki bez połykania. Dobra, jesteśmy zaraz. Ryzykujesz, rozpoczynając kalkulację ubezpieczenia na AXA Direct.pl. 300 tysięcy zaraz będziemy mogli mieć. Znaczy, pewnie nie, ale próbować możemy, nie? Zawsze w razie czego. Uwaga, w lewo! I ostry zakręt. Uaa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 
Halo z największej imprezy.
Marki Ekstraklasy, witają państwa. 10 lat to można już laski wyrywać, no wiadomo. Wiadomo, chłopie. Dlatego założyłem Tindera. Ekspert wraz z Ekstraklasą zapraszają na największy w Polsce turniej w grę FIFA 19. Zarejestruj się na Ekstraklasę. Ale dostałem nawet wiadomość taką śmieszną. Nie wiem, czy mogę wam pokazać. Wam nie powiem jaką, dopóki się nie dowiem, czy mogę ją pokazać, czy nie. I po reklamie. Kalinka, jakoś reklama z dzieciakiem w okularach. No ja niewidomy jestem. Jestem jak ten, jak Stevie Wonder. Pierdolony jest ten telefon. Ktoś puszcza chyba Disco Polo w moim bloczku. Zajebista sprawa w takim razie. Nie mogę wam tego pokazać. Dobra, nie powiem wam, bo powiecie mi, że to fake. No trudno, próbowałem. Kurwa, jest 20 teraz? Tak, to tak. Zostawiłem tą godzinę i nie wiem, która jest. Gdzie szczęśliwi czasu nie liczą, jakby na to by wyszło. No dobra, to jedziemy dalej, bo to już nie ma co czekać. Nie wiem, chyba już przesadnie to już wygląda, kurwa. No chyba trochę tak. Dobra, rynek pracy. Nie, czekaj, to ja chciałem już na miejscu tutaj. Poka mnie to. Nic ci nie pokażę, bo mi powie, że... Znaczy, bo jest dalsza część rozmowy, ja ci nie powiem jak... Znaczy, mogę ci powiedzieć, ale powiesz mi, a ja fake. Nic ci nie powiem. No, kurwa. Zrób głośniej, niech sąsiad wie, że my mocny sprzęt z 89. Panie! Z 87 wtedy to już się tworzyli, kurwa, jak już robili coś to raz a porządnie, kurwa! Kiedyś to było, kurwa, ja pamiętam jakie porządne machiny były. No jest, wszędzie tak daleko? No dobra, to pojedziemy tutaj. O! Oferta wygada całkiem niedługo. Mamy czas na... nie mamy czasu na myślenie. Się na temat tej... przesyłki. Trzeba brać, póki jest. Ała. O. Teraz do tyłu. No i śmigamy. Wsteczny... jazda na wstecznym gaming. Pozdrawiam, witam was serdecznie. Gdyby nie to, że nie da się... że nie da się z przodu wziąć tej. Że nie da się z przodu wziąć przyczepy, to bym jechał tyłem cały czas. Dobra, i siubziu, mamy to. Hell yeah. Jedziemy! Jedziemy! Kurwa, na pełen. Co się stało? Czemu się zmieniła muzyka? Coś się radio. Radio się popsuło. Radio? Radio! Co to jest? Radio! Kłamiesz! Kurwa, kiedyś nie trzeba było chodzić na siłownię, wystarczyło pozmieniać biegi w kamanie, kurwa, 85 rok. No było, było. Teraz to się tylko wystrajają. Kiedyś to nikt nic nie miał i wszystko było fajnie. Nie, skręcam. Elo mordo, no heja Pawiku. Pawiku z Pawiloniku. A może Pawuloniku. O. Mnie się normalnie żygoć chce. Jak widzę ten brzydki klamot kaczorka. To nie jest ten sam klamot, który był kiedyś.
To jest troszkę inny klamat. Teraz te one nastolety to tyłek pokazują. W ogóle się nie szanują. Wszystkie te ladacznice. Byle tylko złapać na dziecko. Wiadomo. Ej, nie ukrywam, można oglądać. No to taki to bym z łóżka nie wyciągał, kurwa. Kurwa, taki to bym z łóżka nie wyganiał, kurwa. Ale fajna, ale fajna. O, ma na czym posiedzieć, kurwa. Jej, ma na czym posiedzieć. To jest, dokładnie tak. Dobra, cyk. 600 km. Mamy godzinę. Prawie. My zdążymy. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. To jest wyścig z czasem. Dzień dobry, niedoszły padostreamerze. Witam, niedoszły widzu padostreamera. Widzu, niedoszły widzu niedoszłego padostreamera. Ma czym oddychać, kurwa. No, jo. Jo. Tym są żadne różnicy nie ma. Czemu tu Jelcza nie ma? Kiedyś to się jeździło z Halinką. Kurwa, Jelcza? Panie, ja bym Żuka brał i by było pozałatwiane. Ale gra nie ma takich możliwości. Widać, że nie światowi w ogóle. Ja bym wziął... Szkoda, że tu Arnolda nie można kupić w jakimś sklepie. To by wtedy było dobre. Ja bym kupił Arnolda, miałbym plus 10% do... reakcji i plus 10% do prędkości, minus 10% do sterowności najwyżej. No trudno, ja bym to wziął. Skończ już to disco polo w moim bloczku, kochanym. Czemu oni to robią? Czemu oni to tworzą? Czemu ludzie tego słuchają? Jak zrobić dobrą pioseneczkę disco polo? Tekst o ruchańku i miłości, saksofon, trąbka i beat, który jest tym. Jak to się nazywa? Jest szybki i ma dużo basu. Załatwione w sumie, wtedy już masz gotowy hit, no? Nie mi się wydaje. Wystarczy, że bit robi puf, 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 puf. Że put, 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 put. I już jest załatwione, no i masz już hit disco polo, gratulacje, udało ci się, jesteś milionerem. Kiedyś to ja ze starym sąsiadem, starym sąsiadem, kurwa, żubrówkę i złom, kurwa. Kiedyś to się pracowało, teraz to same nieroby siedzą. Tylko by w te gry grały, kurwa. Się wzięły za robotę, a nie. Albo granie, albo pannice. I nic więcej. W ogóle ojcu nie pomogą. Ojca to już mają gdzieś. Też, że marucha odpalisz i masz bit. I tylko wycinasz. I już masz cały bit, jest załatwiony. Załatwiony problem z tworzeniem go, no? I załatwiony, no i kozak, masz już hit. Kurwa, piękne kiedyś były te piosenki. Teraz to ino prostytutkich tych piosenek. No teraz to nawet... Nawet sztuki nie szanują. Nawet sztuki nie szanują. Tylko jedno. Żeby się pobzykać, kurwa. No ale taki to bym z łóżka nie wyciągnął. Dobra. Kurwa, dobra. Moja stara to już nie wystarcza, nie? Moja stara to już nie nadąża, kurwa.
Miau. Jak właśnie efekt Dopplera nas zaszczycił. Wydaje mi się, że to jest efekt Dopplera. Możecie to sprawdzić i mi powiedzieć brawo, brawo, o, miałeś rację, całkiem nieźle. Albo może mi powiedzieć, a ty kurwa kretynie jebany, chuja wiesz, chodź. I wtedy mi wytłumaczy za efekt. Mi się wydaje, że to jest efekt Dopplera. To leci z góry. Ja bym dzwonił po Luftschutz. Czemu? Aaa! Wyjebałem. Kiedyś to miały tu i tu, a teraz to same szkapy. Nie mogę dalej. Kruwile, kurwa, nie te gazety, tylko YouTube, a nie jakiś bucian. Kurwa, by się taterki napili, a nie jakieś wino. Co to za pedały? Ty kurwa kretynie jebany, to co to był za efekt? Myślałem, że to efekt Dopplera, że się nakładają dźwięki. Przez to, że że porusza się pojazd wraz z dźwiękiem. Wtedy są nierówne te fale. Ta gra to chyba Gothic. Nie, to jest Need for Speed Underground. To jest Need for Speed Underground. Kiedy na schabowego po obiedzie? Po obiedzie? A to w czasie obiadu nie ma schabowego? Czy co? Znowu mielone dała Helenka. Już mnie bolą oczy od tych okularów i gardło odmówienia. Więc już zbliżamy się, już jesteśmy bliżej jak końca jak początku, mam wrażenie. Już jakby, wiecie. Bo to już nie daje rady. Trzeba by jakieś lekarstwo zarzucić, co? Chluśniem, bo uśniem. Jak ty robisz ten licznik na OBS? Wiesz, że możesz pisać po prostu, jak zrobić licznik subskrypcji OBS? Wtedy ci, myślę, lepiej wytłumaczą. Ściągnij te okulary, bo wyglądasz jak pajac. Dobra tam. Jak clown, to ty wyglądasz, kleszczu. No, dobrze ci powiedziałem. Co to jest strefa bez słowa tam po prawej? Spać. Trzeba spać już za niedługo, już. Ja się młodszy nie robię. Co tak długo czekało z tą... z tym... szlajbanem? Wow, jak to jest jasno w tym pokoju. O nie! No, brawo. Ojej, ale bolą oczy od tego. To nie był najlepszy pomysł, mam wrażenie. To nie był najlepszy pomysł. O! Dobra, jest spoko. Jest uratowana sytuacja. Jeszcze jej kibicą? Jeszcze nie. Broziłeś ojca, masz szkolę na 2 tygodnie tego kupina. Dobra tam, stary. Idź się napij i będziemy cię kłaść do łóżka najwyżej. Opowiem ci żart. No to czułam. Raz było tak, bo ciana dziobał szpak. A potem była zmiana i szpak dziobał bociana. A potem były 3 takie zmiany. Ile razy szpak był dziobany? No i co? No i chuja wiecie, nie wiecie ile. Jak mi opowiecie, jak jesteście tacy mądrzy, to wtedy ja wam powiem, o, jacyście mądrzy. A jak nie, to my kurwa kretyni jebani. I chuja wiecie.
Wiesz jak kurzyć głupiego? Oho, oho, odpowiada się nie wiem. Bocian o Lilo? Co? Co? Co ty opowiadasz? Co ty opowiadasz? Jak kurzyć głupiego? O, no! To ważna informacja! Jak? Nie mogę się doczekać tej informacji. Interesujące rozwój. To jest zawsze sam interesujące rozwój. Po prostu mnie boli gardło. Mówić tak średnio mogę. Tak bym się jeszcze powiedzierał troszkę, ale... Ja się młodszy nie robię. Już nie te lata niestety. Już jak... Jak? Elo. No siema! Cześć. Jadę przez te pustynie niemalże już. Nie czuję nóg. Nie widzę końca. Czy tak jak Jezus będę musiał 40 dni po tej pustyni jeździć? Bo nie wiem, szatan kupić. Gdzie? Co się stanę? Elo. No siema! Będziemy się tak bawić? Ile? 400 km! Boj! Jeszcze 2/3 tej drogi. Czy ja do tego czasu umrę? Dobra. W samochodzie, znaczy ciężarówko, proszę kierować. Autopilota załączyłem właśnie w tym momencie. Wszystkie płacze, wszystkie łzy heraklitowe i lamenty, i skargi symonidowe, wszystkie troski na świecie, wszystkie wzdychania i żale, i frasunki, i rąk łamania, wszystkie zaraz w dom się mój noście. Ktoście wy? Czyście goście? Ej, a ja nowy subskrybent. Super! Cieszę się bardzo, bardzo ładnie. Miło z twojej strony, jakby tak trzymać, tak? Tak trzymać, kierowniku. Siemka. No! Cześć. Bartik się. Wiesz jak kurzyć głupiego? Jak? Ja już nie wiem jak. Ja już nie mam pomysłu, musisz mi powiedzieć. Bambik jesteś? Co? Co? Co ty opowiadasz? Jaki Bambik? Bambi to jest sarenka. To jest dziewczyna czy chłopiec? Usłyszałem ostatnio, że to Bambi to chłopiec. To jest podejrzane. To jest podejrzane i mi się to nie podoba, bo ja zawsze wierzę, że to jest dziewczynka. Ona Bambi, a nie on Bambi. Co ćpałeś? Nic. Właśnie jeszcze nic. Dlatego mi trochę odpierdala. Powiedzcie, bo ja uzależniony ja nie jestem, ale jak sobie nie zapalę, to wiecie, to mi odpierdala. Ale uzależniony nie jestem, jak wiadomo. Wiesz jak go wkurzyć? Nie! Powiedz mi. To jest on. No to ja, to to się zgadza. Duby, stryś tyś.
Kurwa, ile my jedziemy prosto? To chyba od dłuższego czasu jest taka prosta droga. Żadnego skręcanka, w ogóle włączyłem autopilota, zacząłem pić. Alkohol ostry, mocny. I dalej się nie rozbiłem. A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomóżcie, którą mnie niepobożna śmierć rozdzieliła i wszystkich moich pociech nagle zbawiła. Tak więc smok, upatrzywszy gniazdko kryjome, słowiczki licha zbiera. Ciach bajera. Na dziś niby E8. Ale kinowo. Czujecie może jakby akcję, już niemalże jak thriller po prostu jest ten film akcji, kurwa, no jest niezła filmowość. Czuję moc, chyba tak będę jeździć zawsze teraz. No fajne. Cieszę się, fajne, takie, no imponujące, no możliwości tutaj widzę deweloperzy wprowadzili. No tego Dustin. Nie wiem, jak to zrobić? Jak wkurzyć debila? To ważna sprawa. Nigdy się nie dowiem, jak mi nie powiesz. Moje gardło umiera. Jakby to jest ratunek 112. Halo, tu 112. Słucham. No akurat nikt nic nie powie, bo radio się wyłączyło. Jeszcze 250 km, a mi już boli gardło, co mam robić? Przestań drzeć mordę, to całkiem może pomóc. A, dziękuję, do widzenia. No ja oczywiście tego nie zrobię, bo ja zawsze będę drzeć mordę na streamach, bo po co? Jakby głośny równa się śmieszny, więc tak zostanie tutaj na tym streamie, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki nie wytrzeźwieję. Więc no cóż, tak musi póki co pozostać, jakby jest harmonia póki co w przyrodzie, że trzeba się drzeć. No to żal, jakby darcie mordy, wiadomo, że to śmieszne zawsze, przecież memy są właśnie śmieszne, bo są głośne, więc no tak musi zostać, no przykro mi. Jak ktoś ma głośne słuchawki, to po prostu niech ściszy słuchawki i będzie kozak. No, na przykład ten sposób. Wiem. O! Halo. Nie jesteśmy w Anglii, przepraszam bardzo. Wyspy Brytyjskie to jeszcze nie to. Mam nadzieję, że tam nigdy nie trafię znowu. Nienawidzę Wysp Brytyjskich. Dobra, jestem coraz bliżej mojego celu, czyli przeżycia i uratowania gardła. Buziaka mojego kochanego. Licha zbiera, a swe łakome gardło pasie. Tymczasem matka szczebiece, uboga, a na zbójce coraz się miece. A ta nieboga ledwie umyka pierza. Próżno płakać. Podobno drudzy rzeczecie. Czy tak jest? Nigdy się nie dowiecie. Bo jesteście ciecie, śmiecie, największe na świecie. Rap Tigera was przygniecie. Skończycie w klozecie. Twoja mama cię nie kocha. Tylko ci tak mówi, żeby ci nie było przykro. No i tam chuja, nie pamiętam. Już nie będę to było dalej. Druga godzina bez leku do astmy i już halucynacje. No to już jest ostro. Wysoka ostrość już jest tutaj załączana, nie? O, tutaj patrzcie. Chcielibyście mieć taką pracę, że po prostu stoicie sobie na przejściu i nic nie robicie? Brzmi jak fajna praca. No i teraz jestem cool rap ziomeczek chyba, nie? Jestem teraz taki trochę tak? Przyjmiecie do swojego gangu na ulicy? Mam nadzieję, bo wyglądam jakbym się mieszał w tłumie
ulicznym, co? Chyba tak wygląda, jak prawie jak Jakub Czarodziej. Myślę, że też mi się nadawał i mówił, kiedyś to było. Dobra. Szybciej, przyspieszaj. Ile fabryka dała, jedziesz? Cyk, 160, jedziesz, malina. Ja wiem jak. Ja się nie dam w to wrobić. Jestem zbyt łok, żebyś mnie teraz dojechał. My IQ level is high wyżej than yours. To jest. Trochę źle kliknął. Cóż, przebóg żywy, nie jest próżno na świecie. Wszystko próżno. Macamy. Gdzie wiek człowieczy? Nie wiem, co lżej. Czy smutku jawnie żałować? Czyli się z przyrodzeniem gwałtem mocować? Koniec. Harnaś grzaniec. To mi się jedynie co rymuje z koniec. To też jest niec na koniec. Dobra, teraz full skupienie. Bo jak nie, to nigdy nie dojadę do domu. Nigdy nie wrócę do dzieci, żony i mojego komputera. Więc trzeba jechać szybko. 90 km do domu. Op, ograniczonko do 50. Nie wydaje mi się, żeby było potrzebne tutaj zbytnio. Myślę, że nie jest to do niczego potrzebne. Fajnie wymyśliłem, jestem na studiach pisarskich. No, jakbym miał do wyboru twoje wiersze, a Harnasia grzaniec. No, przykro mi, ale Harnaś grzaniec by tu wygrał. Harnaś grzaniec by tu wygrał, więc musisz jeszcze trochę podrasować. Szacuneczek plus. Szacuneczki? Ja dzisiaj, nawet była dzisiaj rozmowa o mnie, że są niektórzy nauczyciele, którzy w mojej szkole mają szacuneczki. I oni powinni zbierać na taką listę, powinni mieć taki ranking szacuneczków i powinni walczyć, kto jest najlepszy. I wtedy powinni dostawać nagrody za to, że mają najwięcej szacuneczków w szkole. Nie mylić z postrachem, tylko szacuneczki, że wiecie, spoko nauczyciel, ale trochę trzeba się przyłożyć. Myślę, że to jakiś Sienkiewicz, no na pewno, kurde. Tak jak Sienkiewicz nawet nie pisał. Nie, najbliżej co mi przyszło to tren, kurwa, mi przyszedł na moment. Ale to przy jednym chyba tylko momencie, przy jednym zdaniu mi jakoś tren przyszedł. Ziomeczka z Czarnolasu Kachanowskiego. Może i 10 na 10. Ale Harnaś Grzaniec to jest poza skalą pewnie, co? Coś mi się wydaje, zaraz będzie stwierdzenie. Mam nadzieję, bo to jest słuszne bardzo stwierdzenie. Harnaś Grzaniec jest 13 na 10, więc no musisz walczyć mocniej. 26 km i jestem wolny. Jestem wolny. Dziło mi się, więc se pogadałem. Tak? Pogodałeś se? No to. To się cieszę. Weź nam fraszki jakieś wymyśl. No, pewnie jakoś może z Wiedźmina. Może na przykład będzie śmieszna jakaś fraszka. Na przykład imię ty chuju. No to może być niezła fraszka. O kur, dojechałem. Dobra, nie ma problemu. Trochę na koniec był. Trochę na koniec. Małe tutaj problemy techniczne. Małe tutaj przeszkody. Ale poradzone, tak? Nie ma problemu. Udało się. Sąsiadowi pasat się stłuk. Co? Ale frajer, to i dobrze mu tak. Należało mu się złodziejowi. I se powiem. Se powiesz? No mam nadzieję, bo mamy 2 km i koniec streama.
O kurwa, co robi? A jedzie po prostu dobrze z przepisami, to jest dość podejrzane. Jej! Hell yeah! Hell yeah! Zaraz zobaczymy zarobione pieniędzy, ale... Bo jesteśmy bogaci, co? Jeszcze trzeba naprawić ten pojazd. Dajcie mi telefon do Suvres. Suvres, tak się w przyszłości witają. Jaką fraszkę mam powiedzieć? Nie wiem. Artystą się bywa, nie jest. Wymyśl ją na jutro. I jutro przedstawimy ją na materiale filmowym na żywo. Na streamie twórcy użytkownika YouTube / Kaczarek. No, tak zrobimy. Dobra, zarobiony jestem. Hell yeah, 34 000. Bang, bang. To jest opłacalnym kierowcą. Mua. Mua. A także mua. No, to elo. Widzimy się jutro. Nie wiem, czy w tym, czy w czym innym. Ja wam dam znać. Albo was zapytam na Discordzie, dlatego link do najlepszego Discorda jest w opisie. Zapraszam serdecznie do dawania mi pieniędzy i subskrybowania. I dawania łapę w górę, w dół, albo obu na raz. No i siema.